projekt, który mi zaproponowała Karolina, moja córa, spodobał mi się bardzo, dlatego też, ponieważ piszę bajki, więc spróbowałem to sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało w stosunku do dzieci. A więc musiało być jakieś królestwo, musiał być jakiś król, musiał być jakiś czarodziej i musiały być te deski piękne, na których te dzieci jeździły i musiał być ktoś, kto to wszystkie ich marzenia by spełnił. Dlatego spróbowałem to napisać. Wydaje mi się, że to było bardzo piękne, bo dzieciom się to niesamowicie spodobało, ale jak to się jest, jak to w bajkach, każde marzenie ma swój cel. W tym wypadku uważam, że to marzenie kiedyś w życiu tych młodych ludzi się spełni. Bo w każdej bajce jest jakaś prawda. Dive for Happiness is about making people happy. We are a team of activists, skaters, artists who believe that based on goodwill of people and solidarity we can bring some happiness to the lives of children, the whole communities and young people. We are open to work with everybody, so ride for happiness! Our project starts here. We are coming here for 3 days. We're coming as 4 superheroes which need help of children in completing the task, which are part of a fairy tale written especially for the project. W dalekiej krainie, a może całkiem blisko, któż to wie? W Barolandii mieszkał król Zyrbeusz I, senior, z synem Zyrbeuszem II, juniorem. Król otoczony był dworem królewskim, który od rana do wieczora usługiwał królewskiej rodzinie. Hi, I'm Lukas Daniek, I'm a professional skateboarder. We prepare contests for kids. We split them to 4 groups. Every group has a lot of stickers and they have to put it on his hero. So the group which is gonna have the biggest amount of stickers, it's winning. Kids love it, they enjoy all day and we're having fun. Ride for happiness. Nazywam się Małgorzata Mirgataz, jestem profesjonalną artystką, mieszkam w Czarnej Górze. Jestem malarką i rzeźbiarką, jestem też trenerem artystycznym. Dzisiaj poprowadzę warsztaty w Jurkowie, w przedszkolu z 4-latkami, z 5-latkami. Będą rysowały, wykonywały maski. Tematem przewodnim będzie i ty możesz zostać superbohaterem, więc dzieci stworzą ciekawe, barwne maski, które będą użyte później na zakończenie warsztatów Ride for Happiness. Ride for Happiness keeps on going. Here we are another day at school. We continue with the fairy tale with the plenty new tasks for kids. No więc tytuł to jest portfelik. Papier, papier, jeszcze raz papier, życzyła sobie zachłanna Baba Jaga. To dla mnie najwyższa rangi państwowej sprawa. We want to show kids how to
use the mailboxes, which is really nice and usable for our world. So we show them how to make a nice wallet, magic wallet, and we will see how the kids like it. Hokus pokus, bierze się papier, przycina, obcina, docina, składa w przemyślny sposób. To taki abrakadabra, magiczny fortelik. We want to show kids how to use the designs on the wallets. So we bring a lot of magazines and catalogs, and kids choose on them design. And then we put it on our magic wallet. Cześć, nazywam się Marcin Tas, jestem jednym z prowadzących w projekcie Ride for Happiness. Właśnie w tym momencie dzieci wykonują ilustracje na deskach. Są to ilustracje do bajki Jana Mirgi, który napisał specjalną historyjkę poświęconą tematowi deskorolki. I wszystkie prace zostaną wystawione w Pradze na wystawie końcowej, tam zostaną zaprezentowane. Here we are on our last day of the Ride for Happiness. Today all the elements of the fun will come together. So we will have a carnival with kids, superhero masks carnival, which they prepared themselves on the first day. We will have the boards ready and painted in all colorful dreams of children. And also children will receive their magical shoes, which we hope will help them in walking happily through their life. Ja, Zyrbeusz I, z synem Zyrbeuszem przez naszą międzygwiezdną lunetę obejrzeliśmy, jak znakomicie poradziliście sobie z nauką jazdy na deskorolce, zrobieniem portfelików i zmalowaniem desek. Dziś zobaczymy, jak będziecie cieszyć się z dobieraniem butków. To będzie wasza specjalna nagroda za wytrwałość. Malowaliśmy deskorolki. Robienie masek. Mi się podobało jeżdżenie na deskorolkach i malowaliśmy deski. My jako przedszkole i wraz z wychowankami jesteśmy bardzo otwarci na właśnie takie udziały w projektach. Bierzemy również w innych projektach też udziały. Jak też jesteśmy zadowoleni, że firma wasza wybrała właśnie nasze przedszkole na do współpracy. Misia Kasia Kompace, Misia A, Misia B, Misia Thanks for watching till the end and support our project.